wydała swoją pierwszą taką naprawdę prawdziwą z prawdziwego zdarzenia książkę. Jest to po każdym z dwóch wierszy. Podobnie jest taka rzeka, który ukazał się na chorym Szczecińskiego, bardzo zacnego wydawnictwa Masała Kratyckiego Miłka. Aneta wstrzymywała się wielu z tą książką niepotrzebnym. Teraz wszyscy dowiedzieliśmy się, jak wspaniałą jest poetką, jak przede wszystkim mądrą, naprawdę mądrą, jak czule postrzegającą świat, jak bardzo przeżywającą to, co za nią i to, co widzi w całym swoim otoczeniu. Po pierwsze, rzeczywiście o rzeczy czasu, o źródłach, o traumach, o miejscach bolesnych, ale pierwsze mówiące o bardzo dużej ilości życia. To jest piękny wiek, to jest bardzo